Siemanko, moje ziomeczki. Słuchajcie, niestety mam złą informację. Tutaj jestem już pod nagraniem drugiego odcinka. Ale niestety w pierwszym odcinku i w drugim nie nagrał się głos z gry, za co was bardzo przepraszam. I dopiero od trzeciego odcinka będziemy mieli głos z gry, także za to was bardzo przepraszam, ale niestety to nie zależało ode mnie, troszeczkę nie sprawdziłem i niestety tak się stało. Także bardzo was przepraszam, ale już od trzeciego odcinka będzie dźwięk z gry i lecimy na pełnej. Także zapraszam was teraz do pierwszego i do drugiego odcinka. Siemanko! Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Misha124, a to jest pierwszy odcinek z gry Diablo 3. Będziemy grali czarownikiem. Avada Kedavra, kurwa! Na poziomie ekspercie, bo po prostu wtedy jest o wiele więcej złota, wiele więcej expa, ale jest, no jest ciężej. Wydaje mi się, że możemy rozpocząć grę. Naszym czarodziejem odcinki z Diablo będą niecało 20-minutowe około, tak jak zawsze. Dobrze, a więc to był wstęp. Zaczynamy z naszym czarownikiem, który na razie jest pierwszopoziomowy, także mamy tylko magiczny pocisk, a to jest po prostu strzał z różki. To jest taki podstawowy atak najbardziej. Tutaj mamy magiczny pocisk, który jest zrzucany za darmo i ma 230% obrażenia w broni, czyli to oznacza, że jak nasza różdżka ma 3 obrażenia, no to on będzie bił 6-7 obrażeń, tak powinno być. Minus pancerz przy naszych przeciwników. No zobaczymy, ile będzie zadawał obrażeń. No 6-7 właśnie, tak jak mówiłem. Dobrze, tutaj są bardzo podstawowi przeciwnicy. Jak widzicie, poziom wzrasta bardzo szybko, ponieważ jesteśmy na wysokim poziomie trudności. Dobrze, tutaj będą pierwsza, większa fala przeciwników. Wyziemia twoich wrogów, tak. No, dokładnie. Mamy nasz promień mrozu, który wyzwala promień lodu, który zadaje obrażenia od zimna równe 430%. Spowalnia się na 60%, czyli zwiększają się i maksymalnie jest 1240%, czyli my możemy uderzyć 13, tak tam, nie, 12. Tu mam jakieś bronie z poprzednich tych, ale nie będziemy ich używać. No, Księga Kaina, aha, to. Tutaj chyba nic już nie ma ciekawego. Z tego co pamiętam. A wracając do tego promienia mrozu, to on jest w stanie zadać 12 razy 3, czyli 36 obrażeń. No i tutaj księgę. To daje nam doświadczenie. No dobrze, tutaj zbierając te książki jest część historii, także ja będę się wtedy nie będę nic mówił.
będziecie mogli posłuchać, jak nie będziecie chcieli, to po prostu sobie przewiniecie. Będziemy lecieć dalej z gameplayem. Piknę sobie przez przypadek prawie wszystkie myszy. Dobrze, rozmawiamy z Leo. Rani się przemieniają, będzie tutaj 5 ożywieńców. Pierwsze nasze złoto, można powiedzieć. Ja tutaj też mam złoto z innych postaci, także. Ale. Ale z tego co pamiętam, to do kupienia i tak. Tutaj nie ma jakichś super przedmiotów. Można byłoby sobie niby podejść tutaj do tego kupca naszego pierwszego. No właśnie, no i co on tutaj ma? No, mógłby niby to kupić, bo to lepsze niż ta różdżka, ale nie ma takiej potrzeby. Bo i tak cały ekwipunek sobie znajdziemy. Tutaj będzie pierwszy taki mini boss, można powiedzieć. No, tu będzie właśnie pierwsza ta matka. Niestety Rumford bardzo lubi zasłaniać. Proszę bardzo. I nasza pierwsza ta część ekwipunku. No i ona jest, tułów to jest taka zbrojka, ona jest bardzo fajna, bo leczy nas na sekundę i jeszcze jak zabijemy stwora, to też troszkę nas leczy. No niby nie dużo, 4 na sekundę. Ja mam 154 zdrowia. Jednakże to dostaniemy trochę obrażeń, to się uleczymy o wiele szybciej. Tu jeszcze są ożywieńcy. Dobrze. To jest plugawa matka. Już jej nie ma. Ojejku, tu są ożywieńcy. Tylko tacy, którzy mają jakieś specjalne umiejętności. Oj, mają, o kurczę, dużo życia mają. Nie wiem, ile one mi zadadzą obrażeń. 4 je mnie odrzucą. A to odrzucenie nie było fajne, ponieważ jakby mój ten promień brozu przestał już lecieć i przez to no miał mniej obrażeń zaczął zadawać. Dobrze, co my tu mamy? Zobaczmy to, jak to działało. A tak, tylko z tego co pamiętam, to jest słabsze od tego pocisku, także ja sobie zmienię na ten pocisk. Ponieważ ten pocisk, jak sobie mogę, o widzicie, tam są jacyś, to ja sobie mogę w nich poszczelać z bezpiecznego dystansu, a z tym niestety tak się nie da zrobić. Choć też mają nawet dobry zasięg. No, możemy chwilę z nim pograć, jak to będzie. Jest piwnica. Tutaj nic nie ma. O, tu są jakieś te. A mi tylko po 2 bije, także. A ma dość sporo obrażeń. Życia ma dość sporo. O, i proszę bardzo, po 16, 20, 40 nawet jej uderzyliśmy. Tylko że mana się przy tym kończy. I zobaczmy buty, no i szybciej się poruszamy, no i super. Dobra, nie, ja sobie zmienię na ten pocisk, bo jednak lepiej mi się z tym gra, także... Zamienimy sobie. Dobrze, wszystko zabite tutaj. Pięknie. Znowu są jakieś, kurde, szkielety. Za dużo ich jest. Znaczy lepiej ją 3 odrzuciły, nie zapomniły. Na początku gry, no na szczęście nie trzeba się tak aż bardzo pilnować. Mamy krótki łuk wiecznego światła.
który chyba możemy założyć i on będzie działał jako różdżka, w sensie będziemy mieli większe obrażenia. No, dokładnie. O jejku, teraz są piękne te obrażenia. A jeszcze co on miał tutaj? A, jeszcze dodatkowe obrażenia od mocy tajemnej. Także świetnie. Dobrze, super. Niby to jest ten ekspert, a jednak też za dużo na razie przynajmniej wysiłku od nas to nie wymaga. Ale jak widzę, to ten łuk ma bardzo duże, o właśnie, ma 4 do 12 obrażeń. Bo tak jakby, że mogę walnąć albo bardzo dużo, albo tak naprawdę tyle co z tamtej różdżki. Bardzo dużo ma tą amplitudę, o. Jest kolejny poziom. Sprawdźmy tą nowe. Połowiesz espresso lodu, która zamraża pobliskich wrogów na 2 sekundy. No i to jest fajne. O, taka, proszę bardzo. Jak będą, podejdą do mnie, to sobie ich zamrożę na 2 sekundy. Co pozwoli mi albo ich obić, albo nawet zabić. O, tu właśnie jesteś. Sporo przeciwników. No i proszę bardzo, zamrożeni na 2 sekundy. Ojejku, i właśnie mi się moc tajemna skończyła. I znowu go strzelamy. On bije 12. Dostaliśmy niby puklerz, ale go nie możemy założyć, bo ten łuk jest oburęczny. Zmniejsza wszystkie koszty zasobowe. No to jest dość mocno dobre, bo po prostu zmniejsza koszt na przykład używania czarów. Rękawice. Szansa na zadanie 7 obrażeń obszarowych przy trafieniu. 7%. Zawsze coś. Także dobrze. Tutaj coś jest jeszcze? Pniak, ale z niego raczej nic nie wpadnie dokładnie. I mamy mistrzowski krótki łuk, który jest lepszy, tylko że ten ma. Nie, ten jest gorszy. I tamten ma jeszcze nawet lepszy efekt nałożony, także. I tu jest ta plugowa królowa. Teraz, jak widzicie, tam ci przeciwnicy, co ich spotkaliśmy po drodze, byli silniejsi. Oszczep. Który jest słabszy, budki też są słabsze. Tutaj jeszcze jest prawdopodobieństwo na paru przeciwników, także ja bym ich pokonał. O właśnie, też są kolejni. Bo po prostu to jest dodatkowe doświadczenie, które się przyda. Sprawdźmy jeszcze na dole tutaj. Są jacyś przeciwnicy. Taki strażnik, z którego nic nie wypadło. No i z tego co widzę, to w sumie tyle. Troszkę XP się udało zdobyć. Mamy już 5. poziom. To piszę tutaj w lewym górnym rogu. I wracamy do Tristam, gdzie prawdopodobnie zakończymy ten odcinek. Porozmawiamy tylko z nim. Dostaliśmy parę rzeczy, a w sensie tunikę, która ma plus 10 do witalności, kule zdrowia, mistry przywracają. Mamy mniejszą regenerację, ale mamy, patrzcie, pokażę wam, witalność odpowiada za punkty zdrowia, czyli mamy 226, teraz mamy 326. No tylko, że niestety nie mamy regeneracji teraz. Także to też jest taki minus. Możemy sobie pójść tutaj do tego healera, no i on nas uleczył. No i widzicie, tu już mamy takie miecze. Nasz tutaj jest o wiele lepszy ten łuk. Zastanawiam się, czy by nie kupić sobie tego paska. No, kupię sobie ten jeden pasek, żeby po prostu było jakieś leczenie na sekundę. I tyle. Także w tym miejscu możemy zakończyć. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam do następnych odcinków, które będą niedługo. Cześć!